Dzień dobry, ja jestem Konrad Kapucin, a to są Rady Konrada i dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo dobrym rodzaju napoju. Niektórzy mówią, że po nim czują się nawet lepiej niż po coli, albo po czymś innym. A więc panie i panowie, dzisiaj pogadamy o alkoholu, a moim gościem będzie Sergio Calzone, Calzeloni, znaczy Cornichon, Sergio Caneloni, tak, dokładnie, Sergio Caneloni. A teraz intro. Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj rady Konrada Kapucina. Odnoszę alkohol nowy, wódka Konradowy, który tak ładnie trzyma, ma kurwa wyciąg z Kapucina, panie. Do kupienia w każdym sklepie. Skoro jesteśmy po intrze oraz po reklamie, poradzę wam i powiem, jakie są rodzaje alkoholi. Zacznijmy od rodzajów. Są różne alkohole, mocne, słabe i dające kopa po jednym kielichu na przykład. A tak serio, mamy piwo, które według 96% Polaków nie jest alkoholem i potwierdzam tą tezę z badań polskich naukowców z 2011 roku. Mamy również wina, nalewki wszelkiego rodzaju, whisky, rumy, cydry, spirytusy, wódki i wiele innych tam alkoholi oraz oczywiście szampan. Teraz powiem, jak najlepiej dobrać alkohol. Wódkę najlepiej pić z kolą w szklance albo samą w kieliszku. Whisky z kolą i tylko z kolą, pamiętajcie to. Piwo z sokiem, chyba że ktoś lubi smakowe, to szanuję, nie? Szanuję. Konrad Kapucin poleca. Wino tylko do obiadu i kolacji. Najlepiej wziąć najlepsze albo domowe. Nalewki smakują dobrze na wieczór po kolacji, coś w stylu takiego deserku. A resztą odcinka zajmie się Sergiej Kornichenko, który jest bardziej doświadczony w tej dziedzinie. A ja byłem Konrad Kapucin i łączymy się z Sergiejem. Trzymajcie się, cześć! Siemaneczko, tutaj Sergio Caneloni. Konrad Kapucin poprosił mnie, żebym wystąpił w jego programie, no bo w końcu wiecie, taki kontrowersyjny, taki kreatywny, ciekawy osobnik, to wiadomo, że trzeba zapraszać mnie do takich programów. Chociaż tak naprawdę podobno zaprosił tylko dlatego, że wie, że ja sobie czasami piję. Generalnie nie wiem dlaczego, ale dużo ludzi tutaj na YouTubie uważa, że ja jestem jakimś alkoholikiem. Bo piję kurwa 3 razy w ciągu 4 miesięcy? Serio? No ale dobra. Coś tam wiem o alkoholu. Coś tam wam powiem. Przy okazji, korzystając jeszcze ze swojej minuty sławy, powiem wam jeszcze, że założyliśmy wspólnie z Bilczarem kanał MNS Production, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Także mam nadzieję, że tutaj Konrad Kapucin nie zabije i po prostu i nie zniszczy mnie za to, że tutaj reklamuję bezczelnie swój nowy kanał. No ale wiecie, no trzeba sobie jakoś w życiu radzić, co nie? Jeżeli chodzi o alkohol, jaki lubię pić. W ogóle zabrzmiało to jak jakiś filmik pewnej kobiety w średnim wieku. Na pewno lubię whisky. Przede wszystkim whisky kojarzy mi się z taką trochę dreszczą, taką trochę bardziej wykwintną imprezką. Nigdy nie piję whisky z takiej bylej okazji, tak? Czyli nigdy nie piję whiskacza na co dzień. Nie mam czegoś takiego, że wstaję sobie i uuu! Nowy dzień! Czyli to jest święto, bo jest nowy dzień! Trzeba się najebać whiskaczem! Natomiast whisky piję po skończonej sesji, whisky piję po udanym seksie, dlatego w sumie dość rzadko je piję. I oczywiście whisky też piję, jak są czyjeś urodziny, czy na przykład Sylwester. Jeżeli chodzi o piwko, faktycznie kiedyś piłem piwko trochę częściej, ale teraz jestem na diecie odchudzającej. Jak widzicie, jest czego się odchudzać. W związku z tym piwko piję teraz troszkę rzadziej. Natomiast jeżeli chodzi o moje ulubione piwko, są to w sumie praktycznie wszystkie czeskie piwa. Myślę, że tutaj Budweiser czy taki Pilsner Urquell tutaj będą w takiej mojej topce. W ogóle z alkoholem jest trochę jak z filmikami Stu czy Marcina Dubiela. Każdy wie, że nie powinien, bo to niezdrowe, a mimo wszystko każdy po to sięga. Czy picie alkoholu generalnie jest złe? Nie, picie alkoholu nie jest złe.
W ogóle nic nie jest złe, jeżeli bierzemy to w małych ilościach. No chyba, że heroina. Heroina raczej już od pierwszego razu jest zła. Natomiast jakieś to sobie strzelić piwko z kumplami, to zawsze spoko. W ogóle nic tak bardzo nie integruje na studiach, jak wypicie sobie jakiegoś wspólnego browarka w wolnym czasie, po zajęciach, a najlepiej w trakcie zajęć. To tyle ode mnie w moim wystąpieniu gościnnym w radach Konrada Cappuccina. I pamiętajcie, że lepiej pić cappuccino niż alkohol, bo cappuccino jest zdrowsze. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby dać mi suba, kanał Sergio Caneloni.